się udało, to przepraszam, bardzo, 91 oni skoczyli z Lightfootem. No to będzie centymetr wyżej po prostu. Na tym meetingu u, w sali, Armando Duplantisa. Bertemes, Bertemes. Jest 20-42 drugi w tym momencie. Tak jest. No, eksplozywny zawodnik. No i to jest w tych okolicach, nie no, ciut krócej to nie będzie poprawy rezultatu, na pewno powyżej 20 metrów. On na stadionie już pchnął 22 metry. 22 metry, rzeczywiście to był bardzo niespodziewany wynik i on go no, niestety nie powtórzył, to było na u niego na meetingu w Vaduz, ale sprawdzał się. Był w finałach Mistrzostw Europy, halowych Mistrzostw Europy. A tutaj 20? 62. A, no to trochę nam rzeczywiście zakłamuje ta statystyka. Bardzo dobry wynik. No i finał 60. Finał 60. Kto najszybszy? No Lamont, Marcel Jacobs, ale Dominik Kopeć na pewno ma swoje ambicje, a przede wszystkim ma możliwości. Zaprezentujmy skład finału. Joris van Hool, reprezentant Holandii, brązowa medalista halowych Mistrzostw Europy z Glasgow w 2019 roku. Erik Kostycja, reprezentant Ukrainy, 22-letni sprinter, 6,68, rekord życiowy w tym sezonie. Jakub Lempach, szalenie podoba nam się w tym sezonie, rekord życiowy 6,63 i regularnie w pobliżu tego wyniku. Gerard Elcock, 6,60 w poprzednim biegu i to jest wyrównanie jego rekordu życiowego. Lamont Marcel Jacobs, mistrz olimpijski, halowy mistrz świata, 6,41 to rekord życiowy Jacobsa. Dominik Kopeć to 6,56 uzyskane w Toruniu. No, warto by było potwierdzić w takim gronie mocnym w walce z Jacobsem. Na torze siódmym Elijah Hall Thompson, reprezentant Stanów Zjednoczonych. I na torze ósmym sława, chociaż już nieco zmierzchająca sława Mike'a Rogersa, biegacza świetnego na 100 metrów. 85 rok urodzenia, więc w tym roku w kwietniu skończy 38 lat. Na co stać Lamonta Marcela Jacobsa? Ten bieg eliminacyjny był jego pierwszym startem w sezonie na 60 metrów. No, myślę, że rezultaty w granicach 6,50 to są biegi, z których pewnie Jacobs byłby tutaj zadowolony, ale zawsze te początki sezonu to spora niepewność. A tutaj też łatwo mu nie będzie, bo przecież Kopeć pobiegł w tym roku 6,56. Jakikolwiek błąd, może spóźniony start, może kosztować Jacobsa zwycięstwo. Jest tu z pewnością faworytem. Ale jest szalenie skoncentrowany. Tak, widzę, że on bardzo poważnie podchodzi do sprawy. No tu widzieliśmy od samego początku, mówiliśmy Państwu o tym, zrezygnował z ceremonii otwarcia. On zawsze się bawił z publicznością, pozdrawiał publiczność, a tutaj skoncentrowany mocno na tym biegu. Patrzy gdzieś tam na 4-5 metrów przed siebie. Zupełnie nie interesuje go chyba nic, co jest obok. Dominik Kopeć z kolei niczego nie musi, bo przecież nikt nie będzie miał do niego pretensji, jeżeli on tego biegu nie wygra. Natomiast on bardzo dużo może, a potrafi też Dominik koncentrować się w ważnych momentach. Pamiętam halowe Mistrzostwa Polski, gdzie wydawało się, że on może nie wygrać. Wtedy z Adrianem Brzezińskim, a jednak wygrał. Dominik Kopeć na torze szóstym. Lamon Marcel Jacobs na torze piątym. Gerard Elcock na czwartym. I już wystrzelili świetny bieg Jacobsa, ale Dominik też biegnie świetnie. Jacobs wygrywa w czasie 6,57 i w okolicach chyba 6,60 Dominik Kopeć. No i to nie było takie oczywiste. 6,60 Kopeć, także potwierdzenie tych swoich wysokich dyspozycji. Mówiliśmy Państwu, że w tym roku 6,56, no ale 6,60 to przecież wciąż szybkie, dobre bieganie. Jakob 6,57, no nie wiem, czy on będzie z tego występu zadowolony. No nie wiadomo, na co liczy też w tym sezonie, czy będzie startował na halowych Mistrzostwach Europy. Widać było, że tutaj do samego końca walczył. On biega takim trochę przednim odbiciem. Jest tak jakby nieco odchylony. No to w biegu na 60 metrów
nie jest naturalna pozycja. Tu z reguły biega się naprawdę do 40 metra w pochyleniu, później tylko delikatne wyprostowanie na te ostatnie metry. No. Pamiętasz jego pojedynek z Colemanem w finale halowych mistrzostw świata w Belgradzie i właściwie do ostatnich metrów wydawało się, że Coleman, ostatecznie wyszło na to, że jednak Jacobs. Obiena tymczasem wracamy do 5,92. To jest zaledwie druga próba. Zaledwie w tym sensie, że ma w zapasie ewentualnie jeszcze jedno. No, szalenie mi się podobał Dominik Kopeć, ale wrócimy do tego wątku, bo to 6,60 daje mu minimum na halowe mistrzostwa Europy. A teraz Filipincz. Dobre wejście. Nie. To jest właśnie dziwne, ale bardzo powszechne, że jak poprzeczka wędruje wyżej, to nagle zawodnicy chcą zrobić zupełnie coś innego. Przecież wystarczy powtórzyć te próby z poprzednich wysokości, jakieś delikatne korekty wprowadzić i powinno być wszystko w jak najlepszym porządku. Sinansewicz. No właśnie, zobaczymy go po raz pierwszy w tym konkursie, wicemistrza Europy. Ale nic tu nie pokazał. Na razie spalił specjalnie próbę, także na razie nieudany konkurs dla Serba. No nie ma 20 metrów, a chciałby się. Ostatni start w Czechach 20,92, czyli bardzo, bardzo solidny konkurs. Może się nie wyspał. Nie, no to 3 dni temu było, myślę, że się wyspał. Daleko nie miał dojechać. Nie, Sinansewicz przyjechał przecież do Łodzi już w środę, zatem za bardzo nie mieliśmy żadnych sygnałów, że Sinansewicz słabo sypia. Trochę sobie żartujemy, ale to jest klasa. Teraz Michał Karatyk i na nim się skupmy, a za chwilę jeszcze wrócimy do Sinansewicza. Michale. 20-17 w dotychczasowych próbach, no i trzecia próba. Wkłada zwykle kulę. No nie, to nie dopchnięcie. To nie będzie mierzone pchnięcie. Wiesz, po Berlinie 2018, po Glasgow 2019 wydawało nam się, że właściwie mamy zarezerwowane zwycięstwa, zwłaszcza w Europie, dubletem naszych dwóch kulomiotów. No, troszkę inaczej się potem te losy potoczyły. No, kontuzje. Nie, no, przypominajmy, że Michał był w Toruniu drugi. Za Tomaszem Stankiem, ale ciągle jest aktualnym wicemistrzem halowym Europy. Także bardzo wysoko, ale rzeczywiście. No i Tomasz Stanek. Lider list światowych na razie, bo ci najlepsi Amerykanie jeszcze nie startowali. To wszystko przed nami, a tutaj naprawdę, naprawdę bardzo dalekie pchnięcia. Na razie trzy konkursy po 21 metrów i czy uda się w Łodzi? Tak, jeśli to jest utrzymane pchnięcie. No blisko tam było spalenia. No i było spalenie chyba, jednak zobaczymy tutaj próbę. On tak przeciąga trochę, ale to chyba to przeciągnięcie jest akurat korzystne. Tak, przy technice pamiętajmy, że i zobaczmy. No ja tutaj spalonego nie widziałem. No jeżeli był, to zupełnie zaraz po obrocie, ale myślę, że sędziowie no, nie musieli być aż tak precyzyjni, bo... Nie, no muszą być. No oczywiście, ale tutaj oni no, ale, muszą być, tylko tutaj... skoro my tego nie dostrzegamy, mając do dyspozycji obraz zwolniony, no to wprawne oko sędziego gdzieś tam pewnie dostrzegło, ale gdzie, no trudno nam na ten moment powiedzieć. Dobra, zobaczmy jeszcze raz. Bo to jeżeli już, to w ogóle bezpośrednio nie, po obrocie. To zobacz, tutaj nie, jest wszystko w porządku. Nie, to już nie jest spalone, można się odjeść z krawędzi. Tak, ale mi chodzi o ten moment. No i co? No i gdzie spali? Nie ma. No nie ma spalonego. Nie, on tego nie spalił. Oczywiście, no więc to pchnięcie należało zaliczyć. Pomimo tego, zobacz, że przekręcił pchnięcie nie. na lewą stronę. To nie jest. To sędzia musi interpretować tym oderwaniem nogi. Nie, to było zaliczone pchnięcie i ja bym tu składał protest i pewnie Tomasz też to zrobił. Tak. Już broniąc sędziów, my widzimy lepiej, bo mamy powtórki. Sędzia musi na gorąco podjąć decyzję i zobaczymy, jak będzie z tym pchnięciem. Na razie w systemie mamy pchnięcie spalone. Zobaczymy, to czasami się odwraca, ale rzeczywiście, patrząc na te ujęcie kamery, to pchnięcie było czyste.
i powinno być mierzone, a było powyżej 21 metrów na pewno. Konkurs zapewne nabierze rumieńców, a my na razie patrzymy jeszcze raz na te ostatnie metry, tym razem w planie en face. Jacobs nawet nie wykonywał tego wypadu, natomiast bardzo dobry bieg Dominika Kopcia. Tak, od początku prowadzenie, tak. I proszę